Siemanko, witam Was serdecznie z tej strony Fishing Mike i zapraszam kolejny raz na moją serię z cyklu oczywiście Szybka Akcja Bez Zamulania. Jesteśmy na jeziorze Sander w Niemczech i łapiemy węgorza europejskiego. To jest jedyna ryba w grze, której nigdy nie można zabrać, pomimo tego, czy macie zaawansowaną licencję czy nie, to jej po prostu nie zbieramy. No i słuchajcie, lecimy z koksem od początku. Średni kawałek ryby, je tak naprawdę najlepiej łowić na grunt. Spławikowo również raz za czas wchodziło, aczkolwiek gruntowo dużo, dużo lepiej. Widzicie ustawienie średni kawałek, haczyki 2-0 i spokojnie można sobie właśnie walczyć. Nawet na 3-0 spokojnie można już tutaj używać. Wtedy macie pewność, że zwykłe pospolite Wam te węgorze nie wskakują. Także zobaczcie, jak prosto te ryby złapać. A jeżeli chodzi o unikaty, no tak szczerze nie do końca widzę sens łapania tych ryb, gdyż nigdy nie dostajecie pieniędzy za nie, tylko i wyłącznie exp. A ten exp jest nie jakoś superancki. I generalnie kolejna rzecz ważna to jest taka, iż te ryby po prostu nie warto, znaczy nigdy nie zatrzymujcie, bo te kary są kosmiczne. Ja Wam pokazuję kolejny raz, tym razem łapiemy na 3-0. Powiem Wam szczerze, niekiedy poza średnimi kawałkami ryby brały te ryby też na pijawki. Także też całkiem fajna przynęta, jak chodzi o pijawki. No i widzicie, kolejny unikacik, 3 kilo. No i co, rzucę Wam oczywiście markerkiem, żeby nie było. I mamy markera. Mam nadzieję, że oczywiście nie będziecie mieli problemu z złapaniem tego węgorza. Także życzę Wam wszystkiego dobrego. No i oczywiście, jeżeli Wam się podobał ten filmik, kliknijcie subka i łapkę w górę. Dzięki wielkie za uwagę. Do następnego. Trzymajcie się. Hej!